Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. W poranku siódma, dziewiąta, kolejny gość, pan minister Artur Soboń, wiceszef resortu finansów, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, panie ministrze, chciałem zapytać o perspektywę siły polskiej złotówki. Czy leci z nami pilot, mówiąc trochę kolokwialnie, i czy wspólne wysiłki Narodowego Banku Polskiego i rządu są w stanie zahamować to słabnięcie polskiej waluty w ostatnich dniach? W roku 2022 pokazaliśmy, że potrafimy stosować tutaj skuteczne narzędzia. Z punktu widzenia złotego oczywiście kurs polskiej waluty ma istotne znaczenie. Ten kurs pomiędzy dzisiaj 4,40 a 4,60 no jest kursem optymalnym, bo z jednej strony wpisuje się w tą logikę spadającej inflacji, na której też czy przede wszystkim i Radzie, i rządowi zależy, ale jednocześnie nie hamuje eksportu, powoduje, że gospodarka się rozwija, ten eksport wspiera. No krótko mówiąc, to ma oczywiście fundamentalne znaczenie i dla rządu, i dla nas wszystkich, dla konsumentów oczywiście, dla tych wszystkich towarów, w szczególności, które sprowadzamy z zagranicy. Sytuacja jest następująca. Tak, aby patrzeć troszkę dłuższej perspektywie niż ostatnie kilka dni, no to byliśmy świadkami od początku tego roku sytuacji, w której nasz polski złoty umacnia się w stosunku do euro najsilniej w całym regionie. To była waluta, której siła umacniała się najszybciej w regionie. Mamy od kilku dni turbulencje. Nie ma żadnych powodów w realnej gospodarce, aby tego typu zjawisko trwało dłużej. Chcemy tutaj uspokoić sytuację, być może stosować narzędzia, które będą tą sytuację stabilizowały. No, krótko co to mówiąc, za narzędzia, bo to brzmi tak dość enigmatycznie. Jestem powiedzmy, że dzisiaj jestem w cały czas dobrej myśli i chciałbym, aby tutaj też wszyscy ci, którzy się niepokoją, niepotrzebnie tego typu niepokoi nie wzbudzać. No zobaczymy. Ja tak jak mówię, no chcę tutaj tylko podkreślić to, że rządowi bardzo zależy na tym, aby ten kurs waluty się ustabilizował. Jakie narzędzia, na przykład płynnościowe? Co to znaczy? Co to znaczy, panie ministrze? Bo myślę, że nie dla wszystkich słuchaczy płynnościowe narzędzie to jest zrozumiały termin. Obniżanie płynności powinno skutkować skutecznie, tak jak w roku 2022. No, tak jak mówię, no, dzisiaj sytuacja, mam nadzieję, że za chwilę uspokoi się, bo tak jak powiedziałem, nie ma powodów do tego, aby złoty słabł. No dobrze, to czekamy. Natomiast, panie ministrze, chciałem jeszcze dopytać o perspektywę obietnic wyborczych. Czy my na te wszystkie deklaracje Prawa i Sprawiedliwości, no bo o nie mogę tylko pytać pana, jesteśmy przygotowani, na przykład emerytury stażowe. Czy my mamy to wszystko policzone, mamy to wszystko przemyślane? No, jeśli spojrzymy na nasze zobowiązania wyborcze naszych konkurentów, no to jest, można powiedzieć, przepaść. To znaczy tam jest kompletnie hulaj dusza, piekła nie ma. Nie ma żadnych limitów braku odpowiedzialności i nie ma żadnego poziomu hipokryzji, który by nie został przekroczony. Mamy kompletnie oderwane od rzeczywistości propozycje, więc te nasze propozycje, choć oczywiście są jakoś kosztowne fiskalnie, bo zawsze tak jest, jesteśmy w państwie demokratycznym i nikogo nie powinno dziwić, że w czasie kampanii wyborczej w państwie demokratycznym składane są różnego rodzaju deklaracje i one mają też swoje skutki budżetowe, ale no, jeśli spojrzymy na te propozycje, które złożyliśmy i wprowadziliśmy je w życie od razu, no, czyli między innymi 800+ z 500+, bezpłatne autostrady, bezpłatne leki, no to jest koszt rzędu 0,8 PKB i kolejne propozycje też
które będziemy wprowadzać, no też są policzone bardzo ostrożnie, jeśli chodzi o budżet państwa. No jesteśmy tutaj w takich ramach, które nie spowodują ani zwiększenia długu, ani deficytu, tego bieżącego deficytu także. I patrzymy na to oczywiście. Nasi konkurenci tego nie robią. Emerytury stażowe to jest rozwiązanie dla pewnej grupy osób, które zdecydują się na skorzystanie z tej opcji, ale to jest tylko opcja. To oczywiście finalnie nie możemy dzisiaj powiedzieć, jak duża będzie grupa Polaków, która z tego rozwiązania skorzysta, ale biorąc pod uwagę strukturę gospodarki, która przecież zmieniła się od początku lat 80. do dzisiaj i to zmieniła się radykalnie, no nie mamy takiego natężenia przemysłu ciężkiego, nie mamy tak wiele miejsc, w których ta praca jest naprawdę ciężka, ale wciąż takie miejsca są, więc spodziewam się, że takich Polaków, którzy z tej opcji skorzystają, no będzie tysiące, tak to nazwijmy, czy dziesiątki tysięcy, ale to nie będzie oczywiście taka liczba, która by jakoś destabilizowała sytuację w ZUS-ie. No jest to takie trochę moralne też zobowiązanie wobec tego już nie tylko związkowego dzisiaj postulatu, ale postulatu ruchu społecznego sierpnia 80, postulatu Solidarności i trochę też można powiedzieć te ostatnie soboty to jest takie zderzenie dwóch wizji podejścia do tej tradycji polskiej Solidarności. Znaczy z jednej strony stoimy my wypełniając postulaty sierpnia, a po drugiej stronie pan przewodniczący Tusk, można powiedzieć, cytując klasyka, tam gdzie stało ZOMO, stając murem za przywilejami dla esbeckich emerytur. No więc to trochę też symbolicznie wyszło. Dla realnej gospodarki, dla realnej sytuacji makro to nie jest duży skutek. W ogóle jeśli spojrzymy na sytuację makroekonomiczną i te nierównowagi, jakie komisja ocenia, to Polska wypada naprawdę dobrze w Unii Europejskiej, a Międzynarodowy Fundusz Walutowy pokazał na najbliższe 5 lat prognozę, no to Polska naprawdę w tej prognozie to jest formuła 1 i ponownie jesteśmy liderem wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. To skoro o prognozach mowa, to o inną prognozę chcę zapytać, prognozę dotyczącą inflacji, czyli drożyzny. I tutaj tak kolorowo i barwnie nie jest, bo chyba tylko Węgry w tej perspektywie na najbliższe miesiące mają bardziej czerwone i wyższe wskaźniki inflacji niż my. Dlaczego? My startowaliśmy naprawdę z dużego pułapu, bo 18,4 i od marca mamy każdego miesiąca niższe odczyty inflacyjne, więc gdybyśmy spojrzeli baza do bazy, no to jeśli chodzi o spadki inflacji, no to pewnie tutaj ten wynik wyglądałby imponująco, no bo dzisiaj ta inflacja jest już z całą pewnością jednocyfrowa we wrześniu. No ale do celu inflacyjnego NBP jeszcze daleko. Jeszcze daleko, to zgoda, natomiast no inna jest sytuacja wysokości stóp przy inflacji, czy inaczej skutku wysokości tych stóp przy inflacji grubo ponad 18%, a poniżej 10%, no stąd też decyzja Rady o cyklu luzowania polityki pieniężnej. Trochę spodziewana, trochę nie, jej skala oczywiście zaskoczyła rynek, tak zaczęliśmy od rozmowy na temat złotego, no ale co do zasady, wszyscy spodziewaliśmy się, że musi nastąpić obniżka stóp procentowych. Widać, ale aż tak duża, panie ministrze, to chyba nikt się nie spodziewał. Tak jak powiedziałem, najbardziej wszyscy spodziewali się cyklu, ale tego, że ona będzie, no to widać po WIBOR-ze choćby, więc tutaj ten rynek to przewidywał. No jak popatrzymy na 3-6-miesięczny WIBOR, widzieliśmy, że rynek zakładał już luzowanie polityki pieniężnej. No krótko mówiąc, Rada Polityki Pieniężnej uważa, że zbliżamy się do celu inflacyjnego szybciej niż wcześniej zakładaliśmy. Mówił o tym pan prezes Adam Glapiński i to jest dobra informacja. Rada ma tutaj pełną wiedzę do tego, aby tego typu decyzje podejmować. Nie ma żadnych wątpliwości, że będziemy mieli w kolejnych miesiącach niższe odczyty inflacyjne. No dobrze, to jeszcze jedno pytanie, skoro już o WIBOR-ze pan wspomniał. Co dalej z wakacjami kredytowymi? Wiem, że premier Mateusz Morawiecki mówił, że we wrześniu taka decyzja powinna zostać podjęta. Czy przedłużamy je na kolejny rok, a jeśli tak, to w jakiej formule? Potwierdzam to. Zastanawiamy się w tej chwili nad tym. To jest rozwiązanie, z którego skorzystali Polacy naprawdę w dużym stopniu, bo to jest ponad 1 000 000 kredytów w wakacjach kredytowych na kwotę ponad 270 miliardów złotych, więc to jest duża pomoc dla tych wszystkich, którzy dzisiaj mają zobowiązania
w postaci kredytów hipotecznych. W jakim zakresie, w jakim stopniu, w jakim czasie, na jakich zasadach to rozwiązanie mogłoby być kontynuowane, w tej chwili rozmawiamy i z całą pewnością w najbliższych tygodniach taka decyzja zostanie zakomunikowana i przed wyborami jeszcze. Jako rozwiązanie. Tak się spodziewam. A jak panu powiem o plotce, która mówi o tym, że te wakacje będą przedłużone o pół roku, czyli o dwa kolejne miesiące z wakacjami kredytowymi, jeden na kwartał, i że będzie pułap finansowy na dość wysokim poziomie ustawiony, to pan to potwierdzi, czy powie pomidor i każe zadać inne pytanie? Wie pan, są tacy publicyści, którzy, żeby zainteresować opinię publiczną, zawsze posługują się taką trochę spiskową teorią i mówią, że tylko zdementowane plotki to są plotki prawdziwe, więc pan mnie stawia w sytuacji, w której ja nie mam dobrego rozwiązania. No po prostu jeszcze tego ostatecznie, finalnie nie przesądziliśmy. No to dobrze, to inaczej zapytam. Czy w spotku na tej konwencji na początku października, czy pod koniec września będzie, usłyszymy o tym? Usłyszymy o różnych kwestiach. Natomiast czy to będzie tego typu miejsce, czy to będzie no po prostu informacja, którą przekaże pan premier podczas na przykład konferencji prasowej, to ja tego nie wiem. No to są techniczne rzeczy oczywiście. Ale w najbliższych tygodniach taką informację oczywiście przekażemy. No dobrze, to czekamy na te informacje. Zastanawiam się jeszcze, panie ministrze, przed taką konwencją programową, czy na ostatniej prostej, czy duża jest presja ze strony czynnika politycznego, by jeszcze znaleźć jakieś zaskórniaki w budżecie na kolejne obietnice. No wypadałoby coś obiecać na koniec, na ostatnią prostą wyborów. Panie redaktorze, no nasze kierownictwo polityczne jest naprawdę mądre. Myśmy doprowadzili do sytuacji, w której poza Irlandią w ostatnim czasie, a tak przeciętnie, statystycznie patrząc, to rozwijaliśmy się przez te wszystkie lata szybciej, 2,5 raza niż inne kraje Unii Europejskiej, a poza Irlandią najszybciej po prostu. Mamy niskie bezrobocie, wracamy do ścieżki wzrostu gospodarczego, którą znamy w roku 2024. Ten wzrost gospodarczy będzie rzędu 3%. Mamy poprawę już nastrojów konsumenckich. W tym drugim półroczu tego roku ta konsumpcja będzie rosnąć. Od czerwca mamy z powrotem dodatnie płace realne, spadającą inflację. No, krótko mówiąc, też dobrą politykę makroekonomiczną, ona skutkuje wzrostem PKB i tym samym korektą dzisiaj poniżej 50% długu całego sektora w relacji do naszej gospodarki. Mamy przestrzeń do tego dzisiaj, aby analizować różne scenariusze, ale jak po tych liczbach, o których mówię, czy po tych wskaźnikach, które pokazuję, robimy to w taki ostrożny sposób. Jesteśmy rządem, który wie, że jeśli do czegoś się zobowiążemy, to musimy to zrealizować i taka jest, można powiedzieć, główna logika naszych postulatów politycznych. Nie ma u nas żadnego postulatu, który byłby pustosłowiem, który byłby wyłącznie czymś, co, nie wiem, pan Tusk mówi na przykład 8% dla branży kosmetycznej. Doskonale wie, albo nie wie, ale zakładam, że wie, że w dyrektywie VAT-owskiej dzisiaj nie ma takiej możliwości, bo akurat dla tej branży w całej Unii Europejskiej mamy zharmonizowaną politykę i jest stawka podstawowa. No takich rzeczy mogę wymieniać oczywiście dziesiątki. My tego nie robimy. Proszę naprawdę to docenić, że w czasie tej kampanii wyborczej nie stawiamy postulatów, które nie były możliwe do zrealizowania i które byłyby na zasadzie hulaj dusza piekonie. No to a propos tego ostatnie pytanie, panie ministrze, jak to jest, że kurs dolara rośnie, bo mówiliśmy o tym, że złotówka słabnie, rośnie cena baryłki ropy na światowych rynkach, też nie ma co kryć, to jest fakt sprawdzalny. Dlaczego zatem ceny na Orlenie spadają? Znaczy, ja się bardzo cieszę jako kierowca, tylko się zastanawiam głośno, dlaczego nie spadły wcześniej, skoro była taka przestrzeń do obniżki. No Orlen prowadzi politykę cenową niespecjalnie odbiegającą od polityki cenowej innych koncernów, które działają na polskim rynku, czy na rynku tej części Europy. Oczywiście o szczegóły należy pytać samą grupę i zresztą. Ale pan rozumie ten mechanizm, bo jak idą podwyżki, to słyszymy, widzicie baryłkę ropy, widzicie cenę dolara, musi to wzrosnąć. A dzisiaj, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, spada.
Grupa jest publiczna i komunikuje swoje marże i bardzo precyzyjnie informuje opinię publiczną. Też nie chcę, żeby było takie wrażenie, że Orlen działa w jakikolwiek nietransparentny sposób. Wszyscy akcjonariusze Orlenu wiedzą, są informowani, cała opinia publiczna, ci wszyscy, którzy są zainteresowani, także jak wygląda mechanizm polityki, także tej polityki cenowej Orlenu. To jest po pierwsze. Po drugie, oczywiście mamy kilka powodów, dla których ceny rosną albo spadają, w tym siła waluty i koszt pozyskania ropy, czy koszt tego surowca na świecie. To działa z pewnym opóźnieniem. Działa z pewnym opóźnieniem, bo proszę zwrócić uwagę, no mieliśmy jednak po pewnych lipcowych wahaniach stabilizację już w sierpniu ceny baryłki ropy, to po pierwsze, a po drugie mieliśmy umacniającego się przez długie miesiące złotego. My mówimy o sytuacji, jeśli chodzi o złotego, dotyczącej no kilku dni ostatnich. No dobrze, to niech takich czarodziejskich różdżek będzie więcej, bo trochę wszyscy złapiemy oddechu. Artur Soboń, wiceminister finansów, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję serdecznie, panie ministrze, za rozmowę. Dobrego dnia. Dziękuję życzę. Również, dobrego dnia. 7:09. Twój początek dnia.